Że mnie nie słychać. O. Teraz mnie słychać? Słychać. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry jeszcze raz. Witam bardzo serdecznie. Jak co poniedziałek, podsumowanie drugiej ligi, a ze mną Łukasz Bereta. Witam serdecznie. Bartek Cabaj. Cześć wszystkim. No i ja, czyli Michał. Witam was serdecznie. Rocznica ligowca. Także mamy już roczek już dla was robimy ten content, ten kanał przez ten czas. Trochę się pozmieniało, trochę się tutaj wszystko, no, że tak powiem, rozwinęło. Możecie sobie zobaczyć nasz pierwszy filmik, jak wyglądał, tak, jak wygląda teraz ten, co tu się dzieje. No myślę, że wszystko fajnie to wygląda i cieszę się przede wszystkim, że jesteście z nami, że nas oglądacie, że nam dajecie łapki w górę, subskrypcje i tak dalej, bo to mega buduje i jest no, zajebiste. Ja jestem prosto po świętowaniu tego wydarzenia, bo jestem prosto z trasy. Chłopaki, też Maciek już w końcu dojechał. Byliśmy na weekend na Kaszubach, byliśmy w Chojnicach na meczu Chojniczanki z Górnikiem Łęczna, potem byliśmy na Raduni Stężyca z GKS-em Jastrzębie. Oczywiście będą dwa vlogi, być może nawet jeden dzisiaj się pojawi, może jutro ten pierwszy z Chojnic. No ale się działo i to wszystko zobaczycie. Może też content ekstra się trafi, także no, wszystko przed nami. A wam poza tym no, omawiamy kolejną serię gier w drugiej lidze. Panowie, no to tak trochę może zacznijmy niestandardowo. Najpierw może wyniki tej kolejki i potem sobie będziemy przechodzić po kolei do tego, co się wydarzyło, szczególnie w konkretnym meczu. Ja od razu mówię, mało wiem, bo z wiadomych przyczyn, także liczę na was. Garbarnia Kraków, Lech Poznań 0-1, Olimpia Elbląg wygrywa 2-1 ze Zniczem Pruszków. Za chwilę będziemy mieli gościa, czyli trenera Misiurę. Będzie to z pewnością bardzo miła rozmowa. KKS Kalisz 3-2 wygrywa z Pogonią Siedlce. Kotwica Kołobrzeg po cudzie w Kołobrzegu wygrywa 3-2 z Siarką. Tarnobrzeg, Siarka traci trenera, to jest temat przewodni dzisiejszego live'a i będzie też gość specjalny właśnie z Tarnobrzegu, z Tarnobrzega Grzegorz Lipiec, lokalny dziennikarz, przybliży nam nieco tutaj kulis tego rozstania. Górnik Polkowica 1-3 przegrywa ze Śląskiem 2, Wrocław Motor wygrywa w końcu wreszcie 1-0 ze Stomilem Olsztyn, Polonia Warszawa 0-0 z Wisło Puławy, Radunia Stężyca 4-2 z GKS-em Jastrzębie i Zagłębie Lubin 4-2 również wygrywa, ale nie z GKS-em, tylko z Hutnikiem Kraków. No to co panowie, gotowi? Zaczynamy te mecze. Zaczynamy od Garbarni Kraków z Lechem 2 Poznań. Już tutaj widzimy notatki Łukasza, przewrócona strona. Zaczynamy. To może ja zacznę tutaj. Bramka, 5 minuta, Pocławski, gol po stałym fragmencie gry. Na co możemy zwrócić uwagę, że 2004 rocznik, tak, że Lech dalej kontynuuje te ogrywanie młodych zawodników, też Artur Węska, którego serdecznie pozdrawiam, znam tego trenera, bardzo dobry, świetnie wprowadza tych młodych zawodników i też cały czas mówi, że ich wizją i głównym celem jest ogrywanie tych zawodników do jedynki, mimo tego, że mieli przed tym meczem dwa punkty, mówił to również na konferencji prasowej. Myślę, że mimo wszystko był to dla nich bardzo ważny mecz. Spotkały się dwa zespoły, które lubią grać w piłkę, które nie wybijają, które grają od tyłu. To na pewno, bo i Garbarnia, i Lech tak gra. Co można jeszcze tutaj, mam zapisane, na pewno słabsze 45 minut pierwsze Garbarni. Trener też Garbarni narzekał na kontuzję i na roszady. Przepraszam, w składzie. Ja tak jak mówiłem, myślę, że bardzo ważny mecz dla Lecha, przełamanie i ważne 3 punkty. No tak, ja ten mecz właśnie komentowałem, taki mecz w pierwszej połowie Lech mógł strzelić nawet więcej niż tego jednego gola, udane otwarcie, ten gol Pocławskiego, tak jak tu Łukasz wspomniałeś, no ale potem w drugiej połowie Garbarnia grała nieco lepiej, nieco odważniej, ale widać było właśnie te ubytki, między innymi kontuzjowany wypad Mularczyk, nie ma cały czas Handlika, ograniczone mocno to pole manewru trenera musiała, no i momentami brakowało jednak tej jakości, widać było, że właśnie chcieli grać w tym swoim stylu, chcieli grać podaniami, nie wiem, czy tylko takie moje wrażenie, no bo na Murawie tam nie byłem, ale też ta Murawa nie ułatwiała za bardzo zawodnikom gry w piłkę, że ta Murawa jednak na stadionie przy Rydlówce troszkę jest
takim stanie do renowacji. Miałem takie wrażenie, nie wiem, czy to gdzieś też pewnie trener musiałby się paradoksalnie do tego odnieść, no ale takie miałem wrażenie. Lech w końcu wygrywa, bo to pierwsze zwycięstwo tej drużyny, tak jak też już zostało powiedziane, trzymają się tej wizji grania młodymi zawodnikami. To procentuje, bo nawet się pojawiają przyszli zawodnicy z rocznika 2005, jak drugi mecz z rzędu na środku obrony zagrał Tomaszewski, grywał już w tym sezonie Mendrala, czyli bramkarz z rocznika 2006, także ta młodzież dostaje szansę i tutaj w końcu zapunktowała za trzy. Wszystko? A propos tego pierwszego meczu? Tak? Tak jest. Tak jest, już tylko poczekam na potwierdzenie. No dobrze, no to ja się nie wypowiem totalnie, bo nie oglądałem z racji różnych, wiadomo, dziwnych wydarzeń. W każdym razie witam czat, witam wszystkich, którzy się tu pojawili. Grzegorz Horoszun, Wojtek Fiedur, Kondigo, Fan Motoru, Kenio klasycznie, Shinoshi. Witam wszystkich, Gregor, Michał Pietrzak i tak dalej, i tak dalej. Niebieskie Siemce, siemanko, Mazda. No, witam was wszystkich, Wojtek Fiedur, już mówiłem, Mati. No dobrze, że jesteście, fajnie, że jesteście. Na razie mało łapek w górę. Myślę, że ten urodzinowy live jak najbardziej tutaj powinien koło stówki się zakończyć, więc wszystkich proszę bardzo serdecznie łapki w górę. Taki prezencik, żeby ten zasięg był większy. Tam chyba jakieś, Łukasz, twoje pociecha tam szaleje, tak? Słychać, no. Szaleje. Okej. No dobra, no to mamy pierwszy mecz omówiony, a teraz przechodzimy do drugiego. Chyba ciekawszego. Olimpia Elbląg wygrywa 2-1 ze Zniczem Pruszków i zapraszamy już trenera Misiura, ale w międzyczasie panowie możecie zacząć. Może Bartek teraz tym razem. Bartek? Bartek znikł. Chyba nie chce coś tego nam, meczu. Coś nam przycięło. No dobra, no to Łukasz, chyba ty. Jasne, nie ma problemu. Pierwsza bramka po rzucie rożnym. Stasiak, bardzo dobre dośrodkowanie, wejście zawodników do bramki Olimpii, ale na pewno zdecydowało to dośrodkowanie z rzutu rożnego. Jak grał Stasiak? Dobrze. No pierwsza bramka, myślę, że bramka go napędziła do tego, żeby... Bo on tak zaczyna właśnie bardzo dobrze wyglądać w Olimpii. Na pewno. Tu wiadomo, ja się nie skupiłem na jednym zawodników. Druga bramka, bardzo ładna, po przerwie. Pewnie Znicz chciał zmienić coś, nowy bodziec i tak dalej. Bardzo fajna akcja Olimpii Elbląg, Wojtera, zawodnik, który gdzieś był kiedyś u mnie na testach, także go znam, kibicuję, pozytywny. 2-0, no i można powiedzieć, że od tego momentu Znicz grał lepiej. Kilka sytuacji, między innymi uderzenie z głowy, z dystansu, Firlej po świetnym uderzeniu strzela na 2-1 i jeszcze kilka uderzeń z dystansu, ale niestety Znicz nie strzelił tej bramki wyrównującej, niestety gdzieś tam traci punkty, mimo tego, że na pewno był faworytem przed spotkaniem. Bartek, jesteś, wróciłeś. Tak, coś chwilowo przerwało, ale już jestem. No i jest też Olimpia Elbląg z kolejnymi 3 punktami. Tak naprawdę rozkręciła nam się ta drużyna po takim niemrawym początku. Wygląda to bardzo dobrze, znów wygrali. Też trzeba powiedzieć, że te dwie bramki strzelone potem zdecydowanie nacierał Znicz, ale też doskonały mecz Andrzeja Witana. 2-3 parady takie naprawdę dużej klasy, bo Znicz tam jeszcze w końcówce mógł wyszarpać ten punkcik, mógł tutaj wyciągnąć punkt z Elbląga, no ale jednak ostatecznie stało się tak, że Olimpia dowiozło to zwycięstwo, no i tak naprawdę gdzieś plasuje się, pnie się w górę tej tabeli Olimpia, z czego przed sezonem myślę mało kto by obstawiał, ale widać, że tutaj trener Gomułka też wie, co robi, dostał swoją szansę pracy w Elblągu, no i na razie przynosi to też efekty. Znicz, na razie to pewnie będziemy pytać o to trenera, jak ta gra na wyjazdach wygląda, no bo na razie Znicz większość z tych swoich punktów zdobył u siebie w Pruszkowie. A jak wyglądała Olimpia? Zapieprzała? Była agresywna? No taka jest chyba wizja gry trenera. Oni cały czas chcą, jak na drugoligowe warunki, narzucać taką wysoką intensywność gry. Wiadomo, że jeszcze momentami pewnie tam brakuje troszkę jakości, jeszcze jest pole do poprawy, no ale przynosi to właśnie efekty. Też tutaj ładny ten gol na 2-0, o którym już była mowa. No i ostatecznie udało się ograć groźnego przeciwnika, no bo Znicz to też, co już właśnie w tym sezonie było widać, to też nie jest przypadkowa drużyna. I co, znowu Firlej, tak? Tak, strzał zza pola karnego, precyzyjny, tu już nawet Andrzej Witan, mimo że tam się rzucił, to nie zdążył
gdzieś musnąć tej piłki, sparować, bardzo dobre uderzenie, także Firlej tutaj no, jest w gazie na początku sezonu. No czekamy na trenera, bo tutaj nie wiem, jakiś mały problem chyba natury technicznej. W każdym razie nie pamiętam, kto komentował ten mecz, ale tam była sytuacja też taka, że na derbach byli kibice ze Stomilem, głośny doping, mnóstwo ludzi, a tutaj chyba już jakby powrót niestety do szarej normalności. To po pierwsze i po drugie tam cały czas chyba toczy się ten konflikt na linii kibice kontra obecny prezes klubu, prezes Guminiak. Oni cały czas te konsekwentnie różne transparenty wywieszają, gdzie chcieliby pożegnać prezesa, także tak to wygląda. No dobra, udało się. Witam, dobry wieczór. No, mamy głównego aktora tego trenera. Widowiska. Witamy pierwszy raz na Ligowcu, panie trenerze. Witam, bardzo miło za zaproszenie. Tak się zastanawiałem długo nad tym, bo ten GKS-u Polkowice, czy Górnika Polkowice tutaj był u was i później miał taką serię niezaciekawą, więc czy ma dalej serię niezaciekawą, więc może ten większy donate muszę, że tak powiem, wysłać, to mam nadzieję, że nie powtórzę takiej serii. No właśnie, a propos, tam taki dolarek na dole na czacie jest, to zapraszamy, żebyście tutaj klikali, wysyłali i zawsze to w jakiś sposób nas wesprzecie. Nie słyszałem, że już rozmawialiście o meczu Olimpią. Tak. Na pewno taki niedosyt tam po tym meczu towarzyszy, bo fajne spotkanie, że Przemka mogłem wreszcie, że tak powiem, znowu gdzieś tam zobaczyć na żywo. A znacie się? Tak, tak, znamy się jeszcze z czasów, kiedy ja pracowałem w Chinach, gdzieś tam się poznaliśmy. Rozmawiałem bardzo często, to jest Przemek z osobą, która do mnie dzwoni nawet o pierwszej w nocy. No bo pewnie dopiero z klubu wychodzi. No, pracujemy, myślę, że w podobnych warunkach, że mamy te sztaby okrojone i dużo pracy jest, którą trzeba zrobić samemu. Więc czasami gdzieś tam cierpi na tym rodzina, ale uważam, żeby przygotować się odpowiednio do meczu, do sesji treningowej, czasami trzeba pocierpieć i sezon jest krótki tak naprawdę. Uważam, że trzeba szanować miejsce pracy, które się ma i nie narzekać, że nie wiem, sztab mamy dwu czy trzyosobowy, a w jakiś sposób, mimo tego, że sztab jest tak mały, to trzeba zrobić swoją pracę. To ja może pierwszy zapytam, jaki to jest trener właśnie, trener Gomułka, bo dla mnie to jest taki typowy ordung, że tak powiem. No jest, to taki, ja to się z niego śmieję, że taki mały Hitler. Oczywiście tak w dobrym tego słowa znaczeniu, ale nie, bardzo przyjemny człowiek, duża wiedza, sama przyjemne z nim rozmowy gdzieś tam na różne tematy, głównie piłkarskie. Wymieniamy się bardzo często swoimi spostrzeżeniami. Samo przygotowanie do naszego meczu było też, że tak powiem, ciekawym doświadczeniem. Dobrze mu się ułożył mecz, bo bramka gdzieś na początku pierwszej połowy, bramka na początku drugiej połowy gdzieś tam pozwoliła mu tak naprawdę myśleć tylko i wyłącznie o kontrolowaniu tego meczu, a nie gdzieś tak jak my musieliśmy cały czas gonić i niestety do końca nie dogoniliśmy, ale to początek sezonu, start taki bym powiedział nie najgorszy, jeśli chodzi o naszą grę, bo jakby ja gdzieś tam nie oceniam drużyny przez pryzmat punktów, czy meczu wygranego, czy przegranego, gdzieś tam kategoryzuję sobie każdy mecz tam, nie wiem, w ataku na różne momenty, w obronie, fazy przejściowe, te fragmenty i uważam, że na podstawie tych ogólnie momentów to te pierwsze 7 kolejek wygląda w naszym wykonaniu bardzo dobre, bo pamiętam jak przychodziłem rok temu do Znicza, to nawet chyba u was tutaj gdzieś było, że się nie da tego Znicza oglądać, że to taka piłka gdzieś tam tylko kopią i biegną i walczą, a myślę, że dzisiaj jesteśmy drużyną, która kreuje najwięcej sytuacji według Instata, sytuacji podbramkowej, więc uważam, że dzisiaj ten Znicz się bardzo fajnie, miło ogląda. I jak na drugą ligę, to uważam, że ta druga połowa była taka bardzo otwarta, dwa zespoły dążyły do strzelania kolejnych bramek, była taka, że tak powiem, niezła ofensywna gra i to chyba najważniejsze, że w drugiej lidze możemy, że tak powiem, doświadczać tego typu spotkań. Panowie? A właśnie, to może ja pierwszy tutaj zadam pytanie, czy takim momentem przełomowym odnośnie tego kreowania gry jednak była ta zimowa zmiana ustawienia na trójkę środkowych obrońców, że wtedy to ćwiczyliście i od tego momentu to dla pana jest taki moment, który gdzieś przełamał ten styl gry? Znaczy ja powiem tak, że ja rozpocząłem ogólnie pierwszą kolejkę spotkaniem z grą w trójką w linii, a dostaliśmy wtedy pierwszy mecz 4-1 z Motorem Lublin. Na tamten moment nie wystarczyło mi odwagi, żeby dalej to kontynuować, bo jakby miejsce pracy z Nicz Pruszków do tej pory było takim troszeczkę niezbyt lubianym przez trenerów. Gorące krzesło. Tak, ja gdzieś tam jadąc do Pruszkowa, to większość moich znajomych dzwoniła i pisała do mnie, żebym nie rozpakowywał torby, bo tak naprawdę za chwilę mogę stracić pracę. Ja za każdym razem się śmiałem, mówiłem, że będę trenerem, który w tym klubie
będzie pracował najdłużej. No, wiemy, jaką długą liczbę dni pracował trener Banasik. Jestem już więcej niż w połowie, żeby go dogonić. Mam nadzieję, że go dogonię, jeszcze przegonię i będę miał podobne, że tak powiem, sukcesy jak on, bo teraz staram się tą ligę poznać jak najbardziej. Poświęcam bardzo dużo czasu, żeby zrozumieć ligę, w której gram. Każdy zespół, jaki ma pomysł, poznać każdego trenera, gdzieś zobaczyć, jak reaguje na różne momenty i przygotować tak swój zespół, czy to właśnie teraz w systemie 3-5-2, czy może za chwilę przejdziemy, delikatnie go zmodyfikujemy na jakiś inny, żeby w przyszłości tą ligę, że tak powiem, wygrać. Mam bardzo fajnych, ambitnych prezesów, którzy chcą zbudować coś w Pruszkowie i ja się cieszę, że jakby jestem częścią tego planu. Łukasz? Ja mam pytanie tu do trenera, jaki sztab, bo sobie zapisałem takie pytanie, więc jak tyle pracy, więc jaki ten sztab zniczy jest? No powiem tak, że mam asystenta Daniela Kokosińskiego i grającego trenera bramkarzy Piotra Misztala. I powiem szczerze, że dzisiaj, jeżeli ktoś na przykład by mi przyszedł do szatni i powiedział, że daje mi trzech trenerów do sztabu, to bym ich nie wymienił na Daniela Kokosińskiego. Jest to człowiek niesamowicie oddany pracy, bardzo lojalny, bardzo sobie cenię jego też, że tak powiem, warsztat pracy. Oczywiście fajnie by było, gdybyśmy w przyszłości powiększyli ten sztab i, że tak powiem, mieli troszeczkę więcej rąk do pracy, ale z drugiej strony nie będę narzekał, bo mamy jakieś, że tak powiem, ograniczenia. Więcej musimy poświęcić czasu samemu, gdzieś na pewno mnie to rozwija jako człowieka, być może nie rozwija mnie to w takich, bym powiedział, obszarach jak zarządzanie sztabem, zarządzanie ludźmi, ale z drugiej strony patrząc na przygotowanie się do samej jednostki treningowej, czy do samego meczu, czy do przeciwnika, to uważam, że mnie coś takiego rozwija, że muszę tego czasu, zdaniem, poświęcić bardzo dużo. Bartek? Śmieliśmy się, była taka sytuacja w tamtym sezonie, grając ze Stalą Rzeszów, że na trybunach obsługa drona i dwóch trenerów taktycznych, którzy gdzieś mówili, jak presujemy, jak się przesuwamy przez, że tak powiem, słuchawkę do głównego trenera, była większa niż nasz sztab. Później gdzieś tam takie punkty zdobyte z takimi zespołami na pewno później cieszą, jakoś jeszcze podwójnie. Daniel Kokosiński to ten pan Kokosiński od tego słynnego klubu, tak? Tak, tak. Daniel grał w Polonii Warszawa, fajna gdzieś taka, bym powiedział, przygoda jego z piłką. Bardzo fajny człowiek, rewelacja, naprawdę. Myślę, że gdzieś właśnie przez może ten klub Kokosa gdzieś jego osoba jest odbierana nie tak, jak powinna, bo powiem szczerze, że niesamowita osoba. Sama przyjemność gdzieś codziennie przybywać. Bartek, coś mówiłeś? Tak, ode mnie jeszcze takie pytanie, bo tutaj trener zaczął ten temat, że nie do końca patrzy na wynik, tylko tak też przez pryzmat gry i tego wszystkich tych innych założeń, kwestii ocenia, no ale jak nie da się uciec od tego, że ta dysproporcja między meczami u siebie, a na wyjeździe jak na razie jest bardzo duża, no bo z tych 10 punktów 9 u siebie, no i na wyjazdach jak na razie 0 zwycięstw, 1 remis, 3 porażki, więc z czego to pana zdaniem wynika, jak może to wyleczyć, tak mówiąc w cudzysłowie? Znaczy, ja mówię, ogólnie podchodzę do piłki nożnej w taki sposób, gdzieś tam doświadczenie, które zdobyłem pracując w innych krajach, gdzieś tam sprawiły, że inaczej dzisiaj patrzę na piłkę i ja się nie doszukuję, że dzisiaj na początku sezonu na przykład zdobyliśmy 9 punktów u siebie, a na przykład tylko 1 punkt na wyjeździe, bo na przykład podobne sytuacje traciłem bramki głównie ze starych fragmentów gry. Kotwicka Obrzeg, 8 minuta chyba, gdzieś 47. Teraz tutaj to samo z Olimpią Marbą. Jakby bardziej patrzę przez pryzmat naszej gry. Atak pozycyjny, atak szybki, atak bezpośredni, obrona niska, obrona wysoka, czy obrona średnia. Patrząc jakby przez te takie momenty, to uważam, że w obronie średniej, w obronie niskiej jeszcze ani razu nie popełniliśmy błędu, że nie straciliśmy przez to bramkę. Gdzieś w fazie przejściowej atak obrona straciliśmy 2. Ze starych fragmentów straciliśmy tych bramek aż 7. Więc jakby nie uważam, że tracąc bramkę 7 razy z tego fragmentu gry ma wpływ, czy gramy u siebie, czy na wyjeździe. Więc jakby tutaj bardziej mi zależy na tym, żeby co tydzień zespół był skuteczniejszy w działaniach w tych różnych momentach i wierzę, że to się jakby obroni przez cały sezon. Jestem jakby bogatszy o doświadczenie z poprzedniego sezonu. Wiem, w jaki sposób mniej więcej, jak już zespoły grają. Teraz dużo nowych trenerów, chcę ich jak najszybciej poznać, zrozumieć. Dlatego gdzieś tam często podróżuję, oglądam te mecze na żywo, dzięki tutaj serdeczności naszego prezesa, że takie nam stwarza warunki.
i wierzę, że to się obroni. Ja mówię, czy dzisiaj na przykład nie będę sobie zaprzątał głową, że może, nie wiem, za długo śpimy w hotelu albo że może zbyt późno jemy posiłek, tylko wierzę, że jakby to się za chwilę zbalansuje na przestrzeni, nie wiem, 14, 15 czy 16 kolejek. Panie trenerze, piwko po meczu wygranym w autobusie można? Po wygranym meczu można. Jakby ja ogólnie uważam, że jest czas na ciężką pracę, jest czas na relaks i przyjemność, więc kiedy jest dobrze zrobiona praca, to z przyjemnością gdzieś tam pozwolę. No jakby mam na tą chwilę zaufanie do drużyny, że to będzie jedno, dwa piwka, nie 10 czy 15 i ktoś mi wypadnie z autokaru, więc jakby do tej pory było to wszystko. Było tak? Myślę, że mam fajną grupę zawodników. Duża przyjemność gdzieś tam codziennie z nim przebywać, codziennie z nimi trenować, dużo żartów, śmiechów, ale też i takich momentów, kiedy ciężko pracujemy, czy nawet oni sami chcą ciężej trenować. Więc jakby tutaj uważam, że na tą chwilę jesteśmy graną drużyną, która, jak to mówi Boguś, że jedzie na jednym wózku i ja to czuję każdego. Występ w kanale sportowym z Igorem Lewczukiem czy sushi z Szumą Nagamatsu? Dobre pytanie, ale wybrałbym raczej to spotkanie z Igorem Leszczukiem. Powiem szczerze, że sama obecność Igora w szatni, czy rozmowy na temat przygotowania do meczu, czy analizy jakiegoś meczu, niesamowicie też mnie rozwinęło, czy w jakiś sposób dało mi inne spojrzenie. Miałem, mówię, taką przyjemność, że gdzieś tam poznałem ciekawe postacie świata piłki, pracując w Chinach czy w Hiszpanii i niesamowite, jak na przykład przez takie doświadczenia, jakie nabywamy w różnych krajach, nasze spojrzenie na piłkę jest zupełnie inne. I dzisiaj jakby pracując w Polsce, jakby Igor jest taką osobą, która pracowała we Francji, pracował w Legii z kilkoma świetnymi trenerami z kilku narodowości, czy grał w reprezentacji Polski, to jakby jego spojrzenie jest tak samo bardzo szerokie, więc sama przyjemność gdzieś tam wymienić z nim się poglądami. No i powiem szczerze, od strony takiej czysto sportowej, to mi go bardzo brakuje gdzieś na treningu, czy na boisku, bo jednak zawsze ta jego wartość to była taka wartość dodatnia. Na razie się leczy. Na razie się leczy, tak. Mm-hmm. I tam plany na styczeń, z tego co wiem. No jest plan na styczeń, jeszcze mówię, zobaczymy jak to potoczą się rozmowy samego Igora z naszym tutaj prezesem. Mam dwóch prezesów, których bym określił, że są to takie jak dwa żywioły. Marcin Grubek to jest, tak bym powiedział, tak woda człowiek, że bardzo konkretnie wie czego chce, wie jak się zachować w danych sytuacjach. To jest człowiek biznesu, bardzo, że tak powiem, ułożony człowiek i potrafi nawet po meczu przegranym 4-0 siarką w niedzielę zadzwonić, zaprosić na obiad i okazać wsparcie. A drugi prezes, Sylwiusz, który jest 30 lat w tym klubie, jest, bym powiedział, takim, nie wiem, ogniem, że taki wulkan, że po przegranym meczu jakby grill to ma opowiedziane, gdzieś tam nikt nie chce wpaść pod jego takie ognie. Więc jakby nie możemy się teraz przed po meczu z Olimpią doczekać kolejnego meczu, żeby wygrać, czy w jakiś sposób zdobyć punkty, żeby jakby zobaczyć tego prezesa uśmiechniętego, a nie takiego jak wulkan, który gdzieś tam w każdej chwili może wylać dużą ilość ognia. Okej, trenerze, ostatnie dwa pytania. Najpierw plotki transferowe, ptaszki ćwierkają, że ktoś tutaj się pojawi z niczym jeszcze. No tak, no mamy, myślę, że bardzo krótką kadrę, bo zobaczmy ten mecz z Olivią Mebą, gdzieś tam w 30 minucie Czarnowski kontuzja. Problemy gdzieś tam Kamil Niewiadomski z kostką, Pomorski 4 żółte kartki, no i już gdzieś ta kołdra była, że tak powiem, krótka. Pojechaliśmy na mecz 17. W pierwszym składzie grał Wiktor Nowak, nasz młodzieżowiec, więc jakby tutaj poprosiłem prezesa jeszcze o dwa transfery. Jeden jest, myślę, że bardzo bliski sfinalizowania, ale to tak naprawdę sam zawodnik dzisiaj musi zdecydować, czy chce dalej walczyć o miejsce w pierwszej lidze, którego jest, myślę, że blisko, czy chce poświęcić na przykład tą resztę ich kolejek, żeby grać po prostu w pierwszym składzie w drugiej lidze. Znane nazwisko? Znaczy, w ostatniej kolejce bardzo głośno o tym zawodniku było, więc jakby tutaj nie powiem o kogo chodzi, ale jakby mi na ten moment zależy, żeby to był zawodnik już gotowy do gry, żeby w jakiś sposób nie był to zawodnik, który gdzieś my musimy poświęcić czas, bo tam, nie wiem, budować, czy odbudować, czy pomóc mu dość fizycznie do siebie. To jest zawodnik, który jest w pełni dyspozycji, gotowy od razu do gry, więc jakby tutaj wierzę, że w czwartek, tak jak mówiłem gdzieś tam w rozmowie prywatnej, będę mógł poinformować, że wszystko jest na dobrej drodze i że zawodnik jest, że tak powiem, u nas w niszy. Będziemy pierwsi. To już mamy tutaj taką lojalkę podpisaną, także super. Dziękuję. Trenerze, takie króciutkie jeszcze. Szuma mówi po polsku? Jak to jest z tym Szumą? Szuma, jak
podrywa dziewczyny, to mówię po polsku. Gdzieś tam. Tutaj prezes tak samo mu organizuje lekcje języka polskiego z bardzo, że tak powiem, urodziwymi nauczycielkami i to wtedy Szyma się stara, gdzieś tam uczy się polskiego. Jest to naprawdę bardzo fajna osoba, moja rodzina go uwielbia. Po prostu moja właśnie, bo widzieliśmy takie zdjęcie z trenera, wielką rodziną i tam był Szuma, co on tam robił? Tak, no przyjechała moja rodzina wspierać mnie czy nas w meczu z Kocicy Pobrzyk 16-osobowa i jakby jak zaczęli Szumę, to poprosili, żeby sobie zrobić z nim zdjęcie. Tak samo mój kuzyn jest wielkim jego fanem. Bardzo fajny chłopak. Ja mu w jakiś sposób staram się poświęcić jak najwięcej też swojego czasu gdzieś tam prywatnego, czy po meczu dużo rozmawiamy, bo chciałbym, żeby Szuma trafił w przyszłości do wyższej ligi. Mam nadzieję, że ze Zniczem Pruszków, jeżeli nie, to życzę mu w przyszłości, żeby jego bramki, czy jego akcje można było oglądać nawet w Ekstraklasie, bo tak powiedziałem, jest to świetny zawodnik, ale też i człowiek, na którego zawsze można liczyć. Okej, ostatnie, Bartek, już wiem, że chcesz jeszcze na koniec ty zadać, to ja tylko jeszcze zapytam, Maciej Firlej, osąd bohatera, bo tu wszyscy na czacie widzę, że jest sporo kibiców Motoru. Już się ostrzą zęby na ten mecz wasz z Motorem. Znaczy, tu mówię, z mojej strony to sama przyjemność pracować z Maćkiem. Pamiętam, jak przyjeżdżałem do klubu Znicza w tamtym roku, to się dowiedziałem, że właśnie Maciej odchodzi. I było mi smutno, bo zdawałem sobie sprawę, jak dużą wartość ma ten zawodnik. Tak naprawdę mało minut w poprzednim sezonie, chyba 900 i jakby tutaj ma u mnie pełne zaufanie. Z miłą chęcią patrzę na każdym treningu, tworzę różne gry, które sprawiają jemu jakieś różnego rodzaju problemy i z ciekawością czy z dużym zainteresowaniem oglądam, jak on te problemy czy trudności rozwiązuje. Niesamowicie duża inteligencja, myślę, że pewność siebie, fajna technika. Wiem już, takie są dwa punkty, które myślę, że on jeszcze musi poprawić i zaczęliśmy powoli, że tak powiem, nad tym pracować. Wierzę, że dzięki temu on tak samo jeszcze będzie lepszym, skuteczniejszym napastnikiem, ale mówię, no dzień dzisiejszy praca z nim to jest duża przyjemność i radość patrzeć, jak zdobywa bramki, czy to w meczach ligowych, czy na każdym treningu. Trener ma świetne zdjęcia za młodych lat. Ja się pytam, kiedy ta fryzurka będzie taka jeszcze jak kiedyś. Znaczy, ja na razie mam więcej włosów niż mój asystent Daniel Kokosiński, więc jeszcze mnie to cieszy, mimo tego, że jestem od niego starszy. No i niż Łukasz Bereta na przykład. No Łukasz, z Łukaszem mam jeszcze tam takie małe te rachunki do wyrównania za czas jego pracy w Ruchu Chorzów, a mojej Warcie Gorzów, gdzie ograł mnie 2-1 w ostatnich minutach meczu. Bardzo miło wspominam tę rywalizację i czas, kiedy Łukasz pracował w Ruchu Chorzów. Mam nadzieję, że zaraz dołączę do któregoś klubu w drugiej lidze i będziemy mogli tutaj się spotkać na boisku zielonym, a nie tylko tutaj przy kamerce, dlatego życzę Łukaszowi, żeby jak najszybciej trafił na boisko, na ławkę trenerską, bo myślę, że też go ciągnie. Tak. Dziękuję bardzo. Ja tu od razu odpowiem. Ja właśnie też od razu sobie odpaliłem ten mecz, bo tam dużo takich anegdot i dużo gdzieś tam, jak Aseto u nas robił te kolisy, to miało bardzo dużo wyświetleń, bo w 83 minucie dostaliśmy czerwoną kartkę, graliśmy w 10. Warta broniła, no nikt tak nie bronił, to nie spodziewaliśmy się. 1-6-3-1, później 6-4-0, więc bardzo nisko, jak tam Posnel jeszcze schodził tam kryć indywidualnie Moczyckiego. I strzeliliśmy pierwszą ramkę w 91 minucie na 1-1. I później chyba w 98 na 2-1 i sędzia zakończył mecz, a gdzieś tam na flash score już był wynik 1-1 i później jeden z naszych zawodników dał fajny wpis, że Ruch nawet walczy jak flash score. To był dobry mecz, myślę też taktycznie, to może wyglądało w pewnych momentach jak 6-3-1, bardziej wtedy graliśmy 4-4-1-1, z tym, że nasi skrzydłowi mieli obniżać w linii obrony za każdym razem, która była stąd. Tutaj. Uważam, że pod względem taktycznym w trzeciej lidze to był dobry mecz. Tak, na pewno, to na pewno. No dobra, dziękujemy trenerze, super, jak zwykle cała jest czysta przyjemność trenera gościć. Zapraszam do Pruszkowa, bo jeszcze chyba nie odwiedziliście, tak, że tak powiem, na dłużej, więc zapraszam, ugoszczę. Możemy z kamerą tam wszystko ponagrywać? Zapraszam, wszystko pokażę. Dobra, no to nie ma problemu. Jak nas trener ugości, to ja wierzę, że będzie dobrze. Dobrze. Dajemy łapkę w górę dla trenera, to jest urodzinowy live też, także tutaj łapki w górę bardzo się przydadzą. Dziękujemy bardzo, dobrego wieczoru. Dzięki, pozdrawiam. Dziękujemy. No, mówię, Mariusz Misiura zawsze top, zawsze miło porozmawiać. Ale Łukasz tam nie ma chyba złej krwi między wami, co?
Nie. Dwa razy nawet graliśmy ze sobą, ale ten pierwszy mecz był taki no bezhistoryczny, albo 4-0 wygraliśmy u siebie i pamiętam, że trener Misiura to był jego pierwszy mecz i mówił, że przygotuje się lepiej i rzeczywiście, się rzeczywiście tak było. Czyli no, sławny chłop, co? Takim, tak, no tak, to pod względem taktycznym było naprawdę... Naprawdę trudno i widać, że Warta była wtedy świetnie przygotowana. To jak mówi, że nam pierwszym sprzeda newsa transferowego, to nie mam się czego obawiać, nie? No bo tutaj te niektóre głosy tak ostatnio o trenerze Kieresiu, tak się wydawało, że to już takie pewne, no ale wygrał trener Szpyrka, no o tym za chwilę. Więc na razie się tam nic nie zmienia, ale zmieniło się w Tarnobrzegu, o tym też za chwilę, bo jedziemy chronologicznie według tego, co się działo na stadionach KKS Kalisz. Po Gąsiedzce mamy eksperta z Siedlec, także tutaj Łukasz pewnie w roli paprotki, a Bartek w roli eksperta. No tak, akurat jeszcze to spotkanie miałem okazję komentować. Pierwsza połowa Pogoń wyszła na prowadzenie, ładna wrzutka Demianiuka, no i trzeci gol w sezonie wychowanka Cezarego Bujalskiego. To trzeba zwrócić uwagę, naprawdę bardzo fajny, taki ciekawy, dynamiczny zawodnik, rocznik 2003. Po raz pierwszy zagrał w wyjściowej jedenastce, ale tam Krakowiak go tego dosyć ostro poturbował przy tym golu i chyba jakiś uraz głowy i on po paru minutach już nie dał rady kontynuować gry. No ale tak naprawdę KKS, zresztą co mówił trener Guzek sam po meczu, że cały czas KKS było te tempo, dwa tempo, tempa szybszy, że wszystko robili szybciej, no i w drugiej połowie przyniosło to efekty, gdzieś rozmontowana ta siedlecka defensywa, Zawistowski, bardzo ładny gol, Gordillo też brylował tak naprawdę, no widać, że znów jest w tym swojej tak jakby topowej formie i wtedy on na tych boiskach drugiej ligi robi zdecydowaną różnicę na 3-1 Wysokiński, potem jeszcze Pogoń szybko złapała kontakt i nerwowa taka końcówka na pewno spotkanie, ostatecznie 3-2 wygrywa KKS, zadowolony trener Tarachulski, no bo to też taki mecz z podtekstem, no bo trener Tarachulski w zeszłym roku, we wrześniu ubiegłego roku zwolniony z Pogoni Siedlec, co zresztą przez wiele lat z Siedlcami był związany, tutaj taki mały, można powiedzieć w cudzysłowie, oczywiście rewanż, bo tam jakiejś złej krwi chyba nie było, szczególnie na linii trener Tarachulski, trener Guzek, no ale na pewno gdzieś taka dodatkowa satysfakcja dla nowego trenera KKS-u i też jest zadowolenie w Kaliszu, no bo oni cały czas pozostają niepokonani, mają ten mecz rozegrany mniej, także naprawdę notują udany początek. Wygląda to dobrze. Tak, jest tam naprawdę paru zawodników jakościowych w dobrej formie. Gordillo już powiedziałem, Zawistowski też naprawdę na tej prawej stronie, w zależności czy to prawe wahadło, czy prawo obronę, w jakim systemie grają, także też na tej prawej stronie sprawia dobre wrażenie i KKS no, oglądało się z przyjemnością, no, nie ma co ukrywać. Myślę, że to też to spostrzeżenie trenera Guzka no, to najlepiej obrazuje, że po prostu spotkały się dwie drużyny, miały swój plan, ale po prostu jedna była cały czas to tempo dwa szybsza. Łukasz? Ja myślę, że tu naprawdę bardzo, bardzo dużo i ja wszystko sobie napisałem tutaj. Szczególny mecz dla trenera Tarolskiego, to co powiedziałeś, że wcześniej tam pracował, więc zawsze to mimo tego, nawet jak jest wszystko ok, to zawsze trener inaczej podchodzi do takiego spotkania. No i tu na pewno Kalisz, czy zwycięstwa, czy remisy. Bardzo dobry początek, start, mecz zaległy. Jakby go wygrali, to tak naprawdę będą mieli już 3 punkty przewagi nad Olimpią Elbląg. No właśnie, tutaj a propos jeszcze trenera Tarachulskiego, na początek jak tak dowiedzieliśmy się, że to on będzie właśnie pierwszym szkoleniowcem zespołu z Kalisza, to tak powiedzieliśmy we własnym gronie, Bartek, nie, że no chyba raczej szału to nie będzie tak od początku. Tak, że duże ryzyko na pewno podejmują, ale to też ciekawą rzecz powiedział Piotr Giel tutaj, jak też był u nas na live, on powiedział, że po prostu trener Tarachulski to jest taki trener, który bardziej dba o tą atmosferę, gdzieś relacje z zawodnikami, nie jest wielkim taktykiem, no i to chyba nie jest jakaś tam tajemnica, myślę, że się nikt nie obrazi, ale jest znów do sztabu, do niego przyszedł trener Sałański, który też pracował z nim w Siedlcach, on z Białej Podlaskiej się wywodzi i że on jest takim trenerem, który bardziej tutaj dba o te stałe fragmenty, z których już Kalisz ładnych parę bramek w tym sezonie strzelił, który jest od tej strony taktycznej bardziej tutaj analizuje i że ten duet się bardzo dobrze uzupełnia, tak przynajmniej to też Piotr Giel przedstawiał, także to jest myślę taki tutaj relacja wiarygodna z pierwszej ręki i na razie widocznie przynajmniej w tym pierwszym fragmencie tego sezonu no, zdaje to egzamin. No dobrze, no to chyba wszystko na ten moment, jeżeli chodzi o ten mecz w Kaliszu. Teraz Kotwica Kołobrzeg, Siarka Tarnobrzeg. Komentowałem to spotkanie, no i powiem wam, że
Zresztą co tu dużo gadać? Powinieneś jeszcze mieć gardło zdarte. Druga połowa, myślałem, że zasnę. Potrzebowałem lekkiego pobudzenia, bo tak też, no wiecie, jak się komentuje mecz, no to przygotowujesz sobie jakieś rzeczy, ciekawostki i tak dalej, ale jak się nie dzieje za dużo, no to ileż można gadać? No to tak człowiek tam podanie, strata, znowu, aha, tu źle przesunęli, tutaj coś. No nie działo się za dużo, badali się. No a potem, jak już ruszyła maszyna, no to wiecie, co się wydarzyło. Na razie wam oddam głos, zaproszę gościa, więc może Łukasz, jak ty to widziałaś, szczególnie tą drugą połowę pewnie. No myślę, że później to, co powiedziałeś, no niesamowity mecz, bardzo dużo się działo i myślę, że wszyscy byli pewni, że Siarka wygra ten mecz, bardzo, bardzo ważny, tak? Jakby się mogło spodziewać tego trenera Majaka, Zawiślak, 51 minuta, 1-0, później kolejna gdzieś tam sytuacja. Dobra zmiana, jakby zmienił Lewickiego na drugą część meczu i naprawdę wniósł dużo dobrego. Tak, tam widziałem, że te zarzuty były do Szymona, że nie broni. Tak jest, że nie broni. Ale witamy już naszego gościa. W tej sytuacji myślę, że mógłby się wybronić, nawet z tej sytuacji, której gdzieś tam było wrzucona na Twitterze. Bo Siarka broni 5-3-2 i on tam jakby był ukierunkowany na półlewego stopera, a wtedy w tej sytuacji wprowadzała gdzieś tam szóstka, także myślę, że mógł się wybronić, aczkolwiek na pewno chodziło bardziej o zaangażowanie, tak, i w jakim po prostu tempie on się poruszał. No i myślę, że od tej czerwonej kartki, jak Stefaniak, no jak to on wykorzystał rzut karny, bo bardzo dużo ich szalało również w trzeciej lidze, wszyscy myśleli, że będzie zamknięty, Kotwica ruszyła. Tak, a jeszcze naprawdę czerwona kartka po drodze. Tak. Wcześniej czerwona kartka i wszyscy myśleli, że Siarka po prostu strzeli kolejne bramki, albo przynajmniej jedną i zamknie ten mecz. A tu akcja za akcją, tak naprawdę gdzieś tam Kotwicy, może zeszło gdzieś tam ciśnienie, wszystko postawili na jedną kartę. Łysiak, 70 minuta, 83, 85 kort i jak oglądałem gdzieś tam szczególnie tą końcówkę tego spotkania, to Kotwica jeszcze mogła strzelić więcej tych bramek. Mhm. Jeszcze mieli kolejne sytuacje, żeby nawet podwyższyć ten wynik. Nie wiem, z czego to wynikało, czy to gdzieś tam z tej mentalności, czy po prostu Siarka miała problem, bo tak można było sobie domniemać, że to przygotowanie motoryczne, nie wiem, może być słabsze, bo Kotwica no, w tych ostatnich minutach wyglądała dużo, dużo lepiej. Grzesiek Lipiec z nami. Zanim jeszcze oddam ci głos, to jedno pytanie do Łukasza, bo mnie to strasznie frapuje. Jakbyś był trenerem właśnie Siarki Tarnobrzeg i wygrywałbyś 2-0 i nagle się dzieje coś takiego, że twoi zawodnicy nie potrafią wymienić kilku dobrych podań, nie potrafią przyjąć piłki w najprostszych możliwych momentach tego spotkania. Co byś pomyślał? Czemu to się tak stało? O co tu chodzi? Myślę, że tak jak ktoś już mówi, że 2-0 to jest najbardziej niebezpieczny wynik, tak? Więc to myślę, że zawodnicy pomyśleli, że i czerwona kartka pewnie ich w tym jeszcze bardziej utwierdziła, że grałem 11 na 10, grałem jednego zawodnika więcej, prowadzą 2-0, no już nic im się nie może tutaj zdarzyć. Ja miałem taki mecz, mogę tutaj powiedzieć, pierwszy po bojkocie w Chorzowie. Pierwsza minuta, dostajemy bramkę, my jeszcze nie dotknęliśmy piłki, 1-0, czerwona kartka, nasz bramkarz Smuk schodzi, wchodzi młody 17-letni Nowak, dostaje bramkę z karnego 2-0. Słabo graliśmy, ale ta presja z nas zeszła i myślę, że podobnie tu mogło być z Kotwicą Kołobrzeg, więc oni nie mieli nic do stracenia, tak? Grali nagle z polotem, wygrywali pojedynki gdzieś tam na skrzydłach, grali bardziej agresywnie i tak naprawdę nie było widać, że grają jednego zawodnika mniej. Tak samo było w tamtym meczu i myślę, że bardzo wiele zależy od tej mentalności danego zespołu. Co ja bym zrobił, co można zrobić, jakieś zmiany, próbować wstrząsnąć zawodnikami, gdzieś starać się przetrwać ten moment, delikatnie może przedłużać w niektórych sytuacjach, bo tam było widać, że Kotwica dostała gdzieś tam wiatr w żagle i tych sytuacji było dużo i zawodnicy naprawdę w tej końcówce wyglądali bardzo dobrze. Grzesiek, twoja optyka na to spotkanie, twoja optyka na to, co się też wydarzyło dzisiaj. Witajcie przede wszystkim na początek. Dobry wieczór dla wszystkich. Witam trenerze. Spotykamy się po krótkiej przerwie. 100 lat dla Ligowca. Dziękuję. A co do spotkania, no to tak, meczu nie oglądałem na żywo, śledziłem tylko wynik z racji tam różnych innych obowiązków.
I powiem tak, kiedy było 2 do 0 i widziałem, że zawodnik Kotwicy dostał czerwoną kartkę, no to pomyślałem sobie, że jest, siarka przełamie się w i meczu sprawi liderem, niespodziankę dużą. Tak, sprawi mega niespodziankę i znowu się napędzi mentalnie na to, żeby punktować w kolejnych spotkaniach. No potem, kiedy dostali pierwszą bramkę, no to już czułem lekki niepokój, a kiedy dostali drugą, i to potwierdziło też wiele osób, czy to parę osób, które pojechało do Kołobrzegu, czy ktoś, kto oglądał mecz na żywo, że kurczę, Grzesiek, jak dostaliśmy bramkę na 2-2 i widziałem, jak to wygląda optycznie, czyli że Kotwica jest po prostu od nas zdecydowanie lepsza, szybsza, bardziej dynamiczna, to my zaraz dostaniemy trzeciego gonga i wrócimy do Tarnobrzega bez żadnych punktów i będzie poważny kłopot. No stało się właśnie tak, jak się stało. Ja komentując gdzieś tam już w trakcie, w sobotę, nawet dyskutując z Dominikiem Pasternakiem, no to zrzucałem właśnie winę przede wszystkim na to przygotowanie fizyczne, bo uważam, że gdzieś jesteśmy w jakimś dołku fizycznym. Nie twierdzę, że zostały popełnione jakieś błędy, ale tutaj też jest ta kwestia tego krótkiego okresu przygotowawczego, tylko że Kotwica też miała krótki okres przygotowawczy jako Beniaminek i ona grała do samego końca o awans. A siarka miała ten bonus, że miała ten jeden mecz mniej, bo awans był przyklepany tydzień przed zakończeniem ligi. Część graczy miało już wolne, więc ja myślę, że tutaj kwestia była generalnie mentalna i drużyna no, gdzieś ma jakiś kłopot mentalny, bo to widać. To było widać na suchych stawach. Kiedy ma się tych kilka okazji, nie wykorzystuje się ich, a później się nagle dostaje 2 gongi, później 2 gongi jeszcze przed... Paradoksalnie z Wisłą Puławy także, mecz ze Zniczem Pruszków, no to on się akurat ułożył odwrotnie niż te wszystkie pozostałe, czyli Znicz grała, a siarce wszystko wpadało, co miało wpaść do sieci. Mhm. To może ja tak od razu tutaj dopytam, jeśli mogę, czy właśnie no, przechodząc już do tej zmiany trenera, pożegnania trenera Majaka, czy tym antidotum właśnie na to odwrócenie jakby tych nastrojów i w szatni generalnie w klubie właśnie będzie taka tutaj odświeżenie jakby na ławki trenerskie? To znaczy tak, byłem dzisiaj w klubie przed treningiem chłopaków, rozmawiałem z prezesem Dziedzicem, już było po pożegnaniu z trenerem Majakiem, który odbył jeszcze z chłopakami krótką rozmowę w szatni. No, generalnie trener Majak po prostu poczuł, że doszedł do takiego momentu, że nic więcej z tej drużyny nie będzie w stanie wykrzesać. I on to też dzisiaj powiedział w wywiadzie dla Tygodnika Nadwiślańskiego, że on bierze pełną odpowiedzialność za kształt drużyny, za to, jaki skład był desygnowany. I on nie boi się odpowiedzialności, dlatego podejmuje wspólnie z prezesem, to zaznaczają zarówno prezes Dziedzic, jak i trener Majak, że wspólnie podejmują decyzję o tym, że no, ta współpraca, ten projekt się kończy. I no, też wszyscy w klubie troszeczkę liczą na to, że to odejście sprawi, że rzeczywiście to będzie taki wstrząs, który sprawi, że z Zagłębiem gdzieś tam pojawi się najlepiej komplet punktów i coś lepszego zacznie się dziać wokół drużyny. Dodam, że też sami piłkarze mówią, że to nie jest tak, że tylko trener Majak jest winny tej sytuacji, tylko oni też ponoszą za to odpowiedzialność, są tego świadomi, są wkurzeni sportowo i oni po prostu chcą się szybko zrehabilitować na murawie. No zobaczymy, no mam nadzieję, że spotkanie z rezerwami Zagłębia będzie szczęśliwe i gdzieś ta drużyna się odblokuje, no bo na pewno potencjał tej drużyny to nie jest czerwona latarnia we Winner drugiej lidze i uważam, że stać ich na więcej. No ten kryzys ma troszeczkę fundamentów, podstaw,
Jednymi z nich uważam, że są kontuzje, bo trener Majak, to jest też jego usprawiedliwienie, on nie miał do dyspozycji na boiskach drugiej ligi jeszcze swojego optymalnego zestawienia. A co za Gudo? No i właśnie z Iwanem sprawa wygląda w ten sposób, że czekał, jest jakiś problem z Achillesem, z tego co wiem. Dzisiaj przed meczem przed wyjazdem do Kołobrzegu trenował normalnie z drużyną, był w treningu strzeleckim, ale dziś jeszcze jest jakiś dyskomfort, który nie pozwala mu na to, żeby wystąpić w meczu ligowym. Wiem, że miał jechać na mecz rezerw Siarki w niedzielę ze Stalą Stalowa Wola, ale nie wiem, czy był. Wiem, że tam Paweł Mróz był, który w ogóle nie pojechał na Kotwicę. Także Iwan trenuje, no i nie powiem, że wszyscy czekają na to, żeby on zagrał, bo on daje jakiś wachlarz możliwości w ofensywie. Okay. Może jeszcze ja takie dwa szybkie pytania. Pytanie pierwsze, no skoro tutaj też tak rozmawiamy i jest taka teza postawiona, że no tutaj trener Majak też ponosi jakby odpowiedzialność, że on budował ten zespół, no to czy jest sens go zwalniać i nie dać mu jeszcze szansy ewentualnie tego odbudować, no bo to jest też szkoleniowiec, który no ten awans jakby zrobił, czyli nie powinien mieć tego większego kredytu zaufania. No i drugie takie szybkie pytanie uzupełniające, no bo teraz tym trenerem numer jeden ogłoszony jego asystent, czy to jest rozwiązanie tymczasowe, czy już coś wiadomo, że jakieś tam rozmowy się toczą z ewentualnymi następcami? Może z Łukaszem Beretą? To znaczy, tak, ja... Pomidor. Mogę zacząć. To znaczy nie, ja powiem zaraz coś, co okay. Jest takie moje życzenie, ale osobiste. Nic nie wiem, czy prezes Dziedzic rozmawia z trenerem Beretą. Zacznę od drugiego pytania. Trener Dul jest w tym momencie rozwiązaniem tymczasowym. Są prowadzone rozmowy na tej liście skonkretyzowane, jak to określił prezes Dziedzic, z dwóch trenerów. Nie znam ich personaliów, nie wiem, kto to może być. Gdzieś tam w internecie i też parę osób mi pisało na Twitterze, czy prawdą jest to, że Siarka rozmawia z Ryszardem Kuźmą, który już był trenerem Siarki w tym ostatnim okresie drugoligowym. Ta przygoda wtedy się nie skończyła zbyt jakoś fortunnie. Ja generalnie nic nie wiem o rozmowach z trenerem Kuźmą, nie wiem, może to jest jakaś kaczka, fake, nieważne. To znaczy ja osobiście widziałbym i chciałbym, żeby trener Beretta spróbował swoich sił w Siarce Tarnobrzeg. No byłoby to na pewno coś fajnego, ale zobaczymy. Nie wiem, z kim rozmawia prezes Dziedzic. Co na to sam zainteresowany? Ja nic nie wiem. Pomidor, czy nic nie wiesz? Nie, nic mi na ten temat nie wiadomo. Okay. Nie. Ty mówię, to jest takie moje osobiste gdzieś tam jakieś życzenie. Także są prowadzone rozmowy z dwoma kandydatami. Być może jeszcze decyzja o tym, kto będzie nowym trenerem Siarki, zapadnie przed meczem z rezerwami Zagłębia. Na ten moment Dariusz Dul prowadzi wszystkie treningi i on przygotowuje zespół do tego meczu. Co do tego pierwszego pytania, tak, także w Tarnobrzegu, jak się czyta też opinie na Twitterze, są właśnie takie dwa obozy. Dlaczego tak szybko pozbywamy się trenera Majaka? Czy nie można byłoby dać mu jeszcze jednej szansy? Ja odpowiem tak, jak odpowiedział mi dzisiaj prezes Dziedzic. Kwestia odejścia i zmiany trenera w Siarce pojawiła się pierwszy raz po suchych stawach, po 06 z Hutnikiem. Wtedy odbyła się wspólna narada. To nie było tak, że trener Majak został wezwany na dywanik, tylko odbyła się wspólna rozmowa, co zrobić, żeby wyjść z tego kryzysu, bo gdzieś to zostało nazwane jako kryzys. No i wtedy padła kwestia, że gramy dalej, jedziemy, zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja w meczu w kolejnych spotkaniach. No, było spotkanie z GKS-em Jastrzębie, które było niezłe w wykonaniu Siarki, mimo że
część meczu grali, grała siarka w liczebnym osłabieniu i paradoksalnie wychodziło wtedy coś lepiej niż grając 11 na 11. Potem był niezły mecz z Radunią Stężyca, który uważam, że też siarka przy odrobinie szczęścia nie przegrałaby. No i była taka nadzieja, że z tą Kotwicą musi kiedyś przegrać i że to będzie ten moment. No i do 70 minuty wszystko wyglądało ok, no a potem... Słuchaj, no tutaj się pojawił komentarz od Kolonia 66, że trener Dul, gdy trenował Stal Gorzyce, to Stal miała bardzo dobry styl wygrywania, także może no to jest jakiś tutaj to znaczy, drop. Tak, Darek Dul raz, że miał fajne wyniki właśnie ze Stalą Gorzyce, świetnie sobie radził w wyprowadzeniu juniorskiej siarki, no i teraz też przy tej współpracy z trenerem Majakiem, on wiele rzeczy po prostu, można powiedzieć tak kolokwialnie, ogarniał, dzieląc się obowiązkami z trenerem Majakiem. Także, no to zobaczymy tak naprawdę, jak to będzie i myślę, że najbliższe dni przyniosą tutaj już odpowiedzi, co dalej z siarką Tarnobrzeg. Lecimy dalej, bo czas nie jest z gumy, a mamy jeszcze mnóstwo rzeczy do powiedzenia. Dziękujemy Grzesiek, że się pojawiłeś u nas. Trzymajcie się tam w Tarnobrzegu. Dzięki. I dobrych meczów, do zobaczenia. Do zobaczenia. Pozdrawiam. Hej, dzięki. Dziękujemy. To ja może tutaj tylko dodam, ale już króciutko, tylko jeśli no chodzi tak. o to. Musimy lecieć tak naprawdę, że tutaj no mało tak, czasu. Tak. No to mogę tutaj obronić trochę trenera Majaka, że tam troszkę rywalizowaliśmy ze sobą, także się znamy. Na pewno bardzo fajny człowiek. Jako trener nie znam, ale bardzo sympatyczny i zawsze przed i po meczu rozmawialiśmy, mimo tego, że raz ja wygrałem w pucharze, po karnych, a raz ja przegrałem na siarce Tarnobrzeg, to był mój drugi mecz w ostatnim, tak 1-0. Jakie przewrotne jest bycie trenerem, tak? Raz cię noszą na rękach, a tutaj jak mówił po czwartej kolejce tak naprawdę, bo sobie sprawdziłem po 6-0, po drugiej porażce już były nerwowe ruchy. Myślę, że to już też trenerowi nic dobrego nie wróży. Myślę, że taki spokój musi być, trener musi wiedzieć, że w klubie też w niego wierzą i szkoda, że tak się wydarzyło i myślę, że te zespoły też były kompletnie inaczej budowane, bo Kotwica jednak zrobiła bardzo dużo transferów i takich dość ciekawych transferów, jak widać trafionych, a siarka 2-3 transfery i bardziej budowała na tej kadrze, która była, więc ciężko ten okres przygotowawczy też tak równomiernie, myślę, ocenić. Dobra, jeszcze klamrą, zepnijmy to wszystko. Wielki szacunek dla Kotwicy, bo to, co zagrali, no to ja tylko tak właśnie na transmisji mówiłem, że jak oni z tego wrócą, to jest ogromny test dla nich i teraz mamy odpowiedź, czy to jest dobry zespół, który wystrzelił i potem gdzieś przyjdzie do formy, czy to jest już taki zespół, który w takich trudnych momentach też sobie będzie radził, więc myślę... Oni tutaj... drugi raz 0-2 do 3-2 odrobili, bo już we Wronkach też przyjrzewali 2-0 do 3-2. Więc morale tutaj pewnie uszami eksplodują i naprawdę tam może być teraz no bardzo, bardzo dobrze, no bo z drugiej strony to też Beniaminek też tutaj na fali takiego entuzjazmu wszedł do ligi, ale wygląda wszystko dobrze, świetna robota trenera Płucki, no i trzeba tutaj tylko bić brawo, no bo 0-2 bez jednego zawodnika w parę minut, mało tych minut tak naprawdę było do strzelenia 3 goli, a oni to zrobili, więc no myślę, że tutaj, jak to mówi Soroko, szacuneczek się należy i no bardzo... I jeszcze trener Puska, można powiedzieć, wziął nowy zespół, tak? No dokładnie. Wiadomo, też tam była zmiana. I teraz ktoś powie, że z innego zespołu, któremu nie idzie, no bo ja tu mam nowy zespół, bo tu trzeba wszystko zgrać, na przykład Maciek Gostomski ostatnio tak mówił u nas a propos Górnika. No, to także tak. Dobra, lecimy dalej, słuchajcie, bo mamy dużo jeszcze rzeczy do przegadania. Górnik Polkowice, Śląsk 2, Wrocław 1-3. To jest chyba niespodzianka, no bo Górnik wyglądał chyba lepiej niż ten wynik tutaj wskazuje, przynajmniej w tych wcześniejszych meczach. Szymon Szydełko był u nas, rozmawiał, no i tak jak trener Misił Radzieś tutaj złapał potem kiepską serię. Takie małe derby trochę regionu, a tutaj przegrana. Bartek? No to tak, mogę tutaj zacząć. Na szybciutko lecimy, tak będziemy tak, punktować już. Tak, to na szybciutko to trzeba powiedzieć. No Górnik sezon zaczął rewelacyjnie. Wydawało się, że oni się rozgoszczą. Nie to, że na fotelu w czołówce, to no nawet na fotelu lidera. Tymczasem tutaj przyszła trzecia porażka z rzędu i jest taka lekka zadyszka, która no przyszła tak naprawdę właśnie zaskakująco szybko. Rezerwy Śląska z kolei tutaj taka cenna, myślę, wygrana. Świetny mecz Bargiela, dublet.
dobrze to wyglądało. Asysta też między innymi warto odnotować młodego Kurowskiego, on też tak odważnie wchodzi w tym sezonie do rozgrywek drugiej ligi. Także myślę tutaj słowo uznania też dla rezerw Śląska, no bo grać w Polkowicach to nigdy tam nie jest łatwe zadanie, a tutaj udało się wygrać. No i na pewno też trener Szydełko wspominany przez ciebie, Michał, no mamy tutaj sporo materiału do analizy, jak z tego wyjść, bo poza tymi takimi zrywami Hafeza, to ostatnio tak z meczu na mecz mam wrażenie, że coraz mniej tych ofensywnych akcentów paradoksalnie jest, także myślę, jest nad czym myśleć, ale też nie ma oczywiście też powodu takiego bicia na alarm zbytniego, bo myślę, że akurat Górnik na prostą wyjdzie, to przynajmniej tak mi się wydaje, gdzieś mam takie przeczucie. Łukasz. Tu też mogę pochwalić też trenera Szydełko, że widać wizję, charakter i Górnika Polkowice bardzo dobrze się ogląda. Chwalisz go po przegranym meczu? No, różnie to bywa, no. Okay. Nie zawsze. Chyba, że się tam lubicie mocno. Nie znamy się. Okay. Gdzieś tam rozmawialiśmy ze sobą przez telefonicznie, ale tak to nigdy ze sobą nie rywalizowaliśmy. No myślę, że szybko strzelona bramka, znowu druga minuta, to znowu myślę, że Śląsk tam przyjechał też po trzy punkty, również gra tym młodym składem, też sobie zapisałem, bo Bargiel wszedł, to była zmiana, tak, bodajże kontuzja w 30 którejś minucie, a że to zawodnik ruchu też tu kiedyś był, tak, duży transfer, więc wszyscy patrzą i mu kibicują, bo gdzieś tam zakotwiczył się w tej drugiej lidze, a wydawałoby się, że może zajdzie dalej. No, dwie bramki, myślę, że on zmienił te oblicze meczu, druga gdzieś tam w końcówce, ale ta druga na pewno ustawiła ten mecz, bo prowadzili 2-1. Ja myślę, że to wszystko. Okej, łapki w górę, słuchajcie, bo prawie 100 osób, a tutaj łapek niecałe 50, więc bardzo serdecznie Was prosimy o wsparcie przynajmniej w taki sposób. Cały czas też możecie tutaj zostać naszym patronem, pozdrawiamy patronów. Jedną patronkę spotkaliśmy w Stężycy, Patrycję pozdrawiamy serdecznie. Także też bywa i tak, że się poznajemy z Wami osobiście, ja też poznałem Marcina Sokoła z Rzeszowa, także fajnie, że jesteście, wspieracie nas, możecie to robić na Patronite, także serdecznie zapraszamy. Też możecie to robić na YouTubie, tam jest taka opcja wesprzyj obok subskrybuj. Zapraszamy serdecznie, jeżeli podoba Wam się nasza praca, to jak najbardziej do tego zapraszamy. No i łapki w górę, bo stówka na live to tak jest bardzo przyzwoicie. Lecimy dalej. Myślę, że większość osób na czacie czeka na to spotkanie. Motor Lublin, 100 mil Olsztyn. Bożesz Bartek, teraz zobaczyć ankietkę, bo ja oczywiście nie mam takiej możliwości. Nie, chyba Ty masz, jakie tam wyniki były. A propos tego wydarzenia weekendu. Wydarzenie weekendu. Zwolnienie trenera Majaka 37 w tym momencie ma zwolnienie trenera Majaka i przełamanie motoru. 26% wygrana Kotwicy, także łeb w łeb tutaj jest. Podzielony tutaj nasz czat, nasi widzowie. A tak zaczynając tylko jako preludium do omówienia tego meczu, zanim tutaj oddam jeszcze Wam głos, to tak już przed live'em widziałem taki komentarz, że miał być na tej miniaturze trener Szpyrka, jest trener Majak, a trener Szpyrka się uratował, no bo tutaj jednak utrzymał stanowisko, teraz przełamanie, wygrał motor, no i tak właśnie tak zaczynając ten temat motoru, no co Wy na to powiecie, jak co się odniesiecie do tej kwestii. Co Wy na to w Lublinie? Podobało się to, co widzieliście? Czy wolicie, nie wiem, oglądać ładne remisy, czy jednak przepchany mecz kolanem 1-0? Dajcie znać na czacie koniecznie, bo wiem, że jest Was tutaj mnóstwo. Zwycięstwo imienia Marka Saganowskiego. Dokładnie, bo tutaj już były głosy, że trzeba się przepraszać z Saganem, no a dopiero wszyscy go zwalniali. No widzisz, Łukasz, jak to jest w waszym trenerskim życiu? On trener Szpyrka powiedział tam na konferencji meczowej, nie był za bardzo wylewny, bo również ją oglądałem, więc powiedział, że tylko i wyłącznie go interesowały trzy punkty i nieważne jak, nieważne w jakim stylu, bo sam wiedział, co się szykuje, jaka jest nerwowa atmosfera w klubie, więc no myślę, że tam i zawodnicy też czekali tylko i wyłącznie na to, żeby zdobyć te pierwsze trzy punkty. Fan Motoru ciebie pyta, jaka jest twoja opinia w sprawie kadry Motoru? Czy to jest kadra na maksymalnie środek tabeli? Myślę, że potencjał, no ciężko mi stwierdzić, bo wiadomo, nie jestem tam w środku, ale jeśli miałbym ocenić może tak, ten motor, który teraz jest, a był, to wydaje mi się, że ten, co był mocniejszy niż od obecnej kadry, tak mi się wydaje. No i jak ten mecz, sam ten mecz, przepchane zwycięstwo, ale w końcu wreszcie trzy punkty. No mecz, ja mogę tutaj, dobra, oddaję głos.
Nie, to tak szybko właśnie tak tytułem takiego uzupełnienia, no to trzeba powiedzieć, że bez wielkiej historii, no bo tutaj niewiele się działo, motor nie kreował właśnie to, o czym wspomnieliśmy, wiele tych sytuacji, bramka Jagodzińskiego zdecydowała, potem tak naprawdę no Stomil też troszkę miałem wrażenie, że tutaj bezbarwny, dopiero po tym straconym golu nieco się obudzili, tam dwukrotnie próbował Shibata, była też taka niezła, ciekawa próba Kurbiela, ale też no generalnie to zwycięstwo motoru to też bardziej słabością akurat tego dnia Stomil, mam wrażenie, odniesione, tak przynajmniej mi się, tak ja odniosłem wrażenie oglądając to spotkanie. Ja jak najbardziej się zgodzę i jeszcze troszkę mnie tu zdziwiło, że Stomil zaczął tak nisko i tak naprawdę nie wywierał żadnej presji, szczególnie gdzieś też w pierwszej połowie. Gdybym ja był trenerem, to wyszedłbym bardziej odważnie. Stomil miał 9 punktów, także niezły początek. A wiadomo, jak motorzy jest nerwowo. Gdyby Stomil szedł pierwszą bramkę, myślę, że na 99% ten mecz by wygrał, bo po prostu mentalnie motor by padł, a kibice również by nie pomagali. Więc mentalnie, jeśli ja bym był trenerem, to myślę, że wyszedłbym bardziej agresywnie, odważnie i chciałbym atakować od razu rywala na ich połowie. No i co, i mamy to? Teraz mecz Śląska. Ze Śląskiem 2 Wrocław, patrzę na terminarz 27 sierpnia, wyjazd do Wrocławia, potem Fortuna Puchar Polski, a potem Znicz Pruszków. No i myślę, że tutaj te mecze chyba przyniosły już odpowiedź, w jakim kierunku zmierza. Trzeba punktować, patrząc z perspektywy motoru, bo tu już limit błędów i wpadek wykorzystany. No i do trenera Misiury może pierwsze zwycięstwo na wyjeździe, tak, po te wyjazdy. No zobaczymy, w każdym razie patrzę na waszą reakcję, Ziomson, mi to już jest obojętne, to Jakub Białek, Grzesiek, nie podobało się mecz w stylu nieważne, jak ważne, żeby wygrać i wyczyścić głowy, kadra tragiczna, motor nie ma siły w końcówce, to nie my byliśmy tak wybitni, a to Stomil był słaby, Stomil słaby, także no. Także takie tutaj są komentarze. No tak, to czat chyba trochę podziela to, co tutaj przeanalizowaliśmy, że właśnie też Stomil tutaj jakby nie dźwignął tego swojego zadania i ułatwił tym samym zadaniem właśnie motorowi. Mm-hmm. No dobrze, Polonia Warszawa, Wisła Puławy 0-0, także znowu Polonia tutaj u siebie nie może jakoś, nie wiem, coś tam nie może zaskoczyć, nie może pyknąć to jakoś do przodu. Była jedna taka ta sytuacja, którą widziałem, Marciniec mógł dobić, tak ludzie go mylili z Fidziukiewiczem, no bo to dwóch łysych, ale to był Marciniec, nie trafił do bramki z tą dobitką. Wisła Puławy, no tam z tego co wiemy, to znaczy z tego co ja wiem, tutaj oczywiście nie oglądałem niestety, no to bramkarz, tak, Wisły dobrze tam bronił, wybronił też ten mecz, myślę, ten punkt trochę Wiśle. No ale dalej cały czas z tą Polonią nie jest chyba tak, jak wszyscy by tego oczekiwali. No i co? Ja mam dalej gadać? No dobra. Nie do. No, no to tak, to o tym meczu. No, mecz bramkarzy, bo to też nie jest tak, że tylko Polonia atakowała, bo i Wisła miała swoją szansę, też między innymi nieuznany gol, także to był taki mecz, w który mógł pójść w dwie strony, bodajże chyba Marcin Matuszewski na Twittera wstawił coś, taką informację, on też te statystyki lubuje się, więc jeśli chodzi o te współczynnik expected goals, to on był podobno najwyższy chyba ze wszystkich meczów drugoligowych, że tu nie padła żadna bramka, no to naprawdę jakiś ewenement, także tutaj naprawdę były okazje ku temu, aby i Polonia i Wisła w tym meczu gole strzeliły, nie chciało nic wpaść, można powiedzieć nie chciało nic wpaść, albo właśnie brakowało tej skuteczności gdzieś, albo troszkę szczęścia, bo w tej wspomnianej przez ciebie sytuacji dobitka Marcińca, no ale Kluska naprawdę dobrze to strącił i słupek tam ratował Wisłę, no wypożyczony z Radomiaka Radom, Albert Posiadała, wskoczył do bramki w poprzedniej kolejce, ma status młodzieżowca, także powinien się tutaj między słupkami rozgościć, no widzimy Gradecki po wypożyczeniu do Puław teraz bryluje w Ekstraklasie w barwach Wisły Puławy, także tutaj dla Posiadały takie dobre, ciekawe przetarcie przy Konwiktorskiej, no i Polonia cały czas ten niedosyt może czuć, no bo przyszło to pierwsze zwycięstwo w poprzedniej kolejce we Wronkach z rezerwami Lecha, no ale tutaj już wygrać przed własną publicznością się nie udało i cały czas to nie wygląda tak, jakby wszyscy sobie tutaj w Polonii na pewno życzyli. Łukasz? Ja mogę tylko dopowiedzieć, że na pewno wszyscy czekają w Polonii na taki mecz 3-4-0, żeby wygrać, żeby wyczyścić tą głowę, bo tak jakby no te niezadowolenie jakby nawarstwia się i te oczekiwania, transfery
na pewno były duże, a wyniki niestety no, nie przekładają się na punkty, mimo tego, że Polonia no, to w tych wcześniejszych meczach też grała dobrze, aczkolwiek no, nie zdobywa tych punktów. Okej. Okay. Idziemy do następnego spotkania i tu panowie dla was takie zadanie. Włączcie sobie teraz, jeżeli macie telefony, tak? Macie telefony wolne czy nie? Ja jestem na telefonie. Jesteś, a to ty nie włączysz. Bartek, ty masz chyba, tak? Tak. No, to włączaj sobie nasz stream, bo tutaj przenosimy się do Stężycy. Radunia Stężyca zagrała z GKS-em Jastrzębie. No i to jest nasz wyjazd, który kręciliśmy, z którego będzie potężny vlog. To jest nasza okładka Ligowiec On Tour. Dwa wyjazdy, najpierw do Chojnic. Myśleliśmy, że Chojnice są bliżej morza niż się okazało. Potem była Stężyca. No i tak, tam się, że tak powiem, bawiliśmy. Tam też nakręciliśmy materiał. A jak to będzie wyglądało, no to właśnie wam pokażę na ekranie kilka shotów z tego meczu. Tak na szybko, proszę bardzo. Wychodzisz na boisko, które było przed chwilą zalane, tak, a tak. Drugie wychodzisz i faktycznie dopiero poznawałeś, że jest kurwa okej, okay, ale było... się dostosować. Jak jestem wolnym jutro? Jest załatwiony. Wszyscy oprócz mnie, bo za bramkę zajebaną muszę przyjechać. No, muszę włączyć jeszcze. Tak to właśnie wyglądało w Stężycy. Przebitki z radości piłkarzy, gospodarzy też tutaj. Popularny Repcak, czyli Kacper Tułowiecki opowiadał o kulisach stracenia bramki. Myślę, że będzie bardzo fajny materiał i warto śledzić niebawem nasz kanał. No jak ten mecz oceniacie, panowie? No tutaj to Michał, tym pomieścić pierwsze info, zapach murawy, zapach szatni, ale tak ja może dwa zdania. No to Radunia po tym niemarłym początku, można powiedzieć, wraca na właściwe tory, 4 bramki strzelano, chociaż mam wrażenie, że ta piłka to sama do bramki mi wpadała, bo i Zynek przy tym jednym nabiegu to tak tą piłkę trochę siłą woli wepchnął od Łuczaka, też się odbiło przy tym rzucie rożnym, przynajmniej tak z tych nagrań wynikało. No gol stracony też bardzo głupio, to co powiedziałeś, że będzie pewnie ta analiza, jak to z perspektywy Tułowieckiego tak wyglądało. No ale GKS Jastrzębie to mam wrażenie, że te wyniki może nie są złe, ale to akurat drużyna taka mocno bezbarwna na początku tego sezonu, także tutaj Radunia zrobiła swoje, znów 4 gole strzelone, teraz awansowali do strefy barażowej, także no oczywiście ta tabela jest cały czas bardzo spłaszczona, więc to można z kolejki na kolejkę zaraz się znaleźć znów bliżej strefy spadkowej, ale myślę, że gdzieś jak znaki zapytania jakieś mogły się pojawić przy trenerze Letniowskim i ogólnie przy tym po tym niemrawym początku, to tutaj już nikt o tym nie pamięta i wracają jak najbardziej na właściwe tory. Łukasz? Myślę, że ja sobie zapisałem tutaj, że ruszyła maszyna, tak, że ta Radunia przypomina tą Radunię, która grała w tamtym sezonie. Było dużo sytuacji, ja też rozmawiałem z zawodnikiem Jastrzębia, tak, gdzieś tam nie powiem nazwiska, ale jak on to widział gdzieś tam z gry, więc powiedział też, że mieli swoje sytuacje i mogli je wykorzystać, tak? A jak nie wykorzystali tych sytuacji, no to tak naprawdę później dostali bramkę, chcieli wyrównać, dostali kolejną i tak naprawdę w tej końcówce mecz dopiero się ułożył na to, że Radunia tak, można powiedzieć, no znacząco wygrała i strzeliła 4 bramki, ale mogło to różnie się ułożyć i to są takie jego odczucia. No ja też myślę, na pewno gdzieś tam Stancyk strzelił tą bramkę, jeszcze miał tam jakąś chyba jedną
jedną czy dwie sytuacje i różnie się to mogło potoczyć. Radunia zdecydowanie lepiej zagrała w drugiej połowie, a pierwsza połowa no to był mecz na wodzie, takie water polo trochę, bo lało, nawet my osobiście tak sobie rozmawialiśmy we własnym gronie, że ten mecz może się nie odbędzie, bo naprawdę tam co się działo, to oberwanie chmury i mega mokro. No ale również wszystko... taki mecz na wodzie, bo oni też się zagrywali Śląska na inaugurację. To podobnie miejscowi nam mówili, że było gorzej niż wtedy, także nie było opcji przełożenia. Co ciekawe, 40 osób bodajże z Jastrzębia przyjechało, także też no, szacunek za ten trip. Też sporo osób jednak chodzi na tą Radunię, tam jest ta trybunka jedna na razie, ale nawet w takich warunkach, chociaż też się śmieliśmy, że wójt ma specjalny guzik i po prostu wyłączył deszcz na 15, bo słyszeliśmy, że o 15 przestanie padać i przestało, także zrobiła się normalna pogoda, było fajnie, my też w takich ładnych, efektownych pelerynkach tam występowaliśmy, także to wszystko do zobaczenia na vlogu. Ja byłem w różowej, tam chłopaki mieli niebieskie, tak wyglądaliśmy trochę jak Teletubbie. Co? Stylowo. Stylowo, trochę jak Teletubbiesie wyglądaliśmy, ale to mówię, wszystko będzie na materiale. Niemniej jednak, no, jeżeli chodzi o sam mecz, no to tutaj Radunia w drugiej połowie zagrała dużo lepiej. Też nie wiem, co tam z Andrzejem Kaszubą, bo najpierw strzelił gola, taką wrzutkę, nikt nie trącił tej piłki, piłka wpadła do siatki. Potem no, próbował ratować Radunię przed stratą gola i tak jak walnął w słupek, to było słychać wszędzie. Miejmy nadzieję, że tam nie ma groźnego urazu, z tego co słyszeliśmy, nie ma przeprostu w kolanie, ale no, trzeba to zbadać i no, nie wyglądało to jakoś tam zbytnio dobrze. W każdym razie też wyleciał chyba na następny mecz za kartki. No ale Zynek się tutaj też pojawił, pokazał z bardzo dobrej strony, młodzieżowiec. Tutaj taka typowa dziesiątka, dwie bramki. No a do Zynka jeszcze wrócimy. I generalnie co? No, Radunia ruszyła, maszyna wygrywa, szybko się tutaj wszystko zmienia. Liga jest zaskakująca i przewrotna. To ja tylko kulis trochę zdradzę. Świetny wyjazd, naprawdę przemili ludzie, kapitalna atmosfera, kapitalna w ogóle. Ja myślałem, że to jest wieś na tam, nie wiem, 20 domów, 500 osób, a to tak nie wygląda. To jest Ameryka, że tak powiem, biblioteka na światowym poziomie, nie wiem, akademiki, 7 boisk treningowych. No to jest po prostu sztos, co tam, no widziałem tą minę, Łukasz. Także to jest sztos. 7 boisk treningowych? Tak, tak, naprawdę, no. Albo 6, już nie pamiętam, ale naprawdę, no dlatego też taką minę zrobiłem. Czyli dołączasz do fan klubu Michał Raduni Stężyca jednak, teraz Olek nawet, w klubie wójta. Olek nawet koszulkę sobie nawet kupił, także Olek tutaj bardziej, bo też jest miejscowy, że tak powiem. Nie, ale naprawdę, to dużo się słyszało o Stężycy, różnych opinii, my pojechaliśmy to sprawdzić, jak, nie wiem, ekipa, nie wiem, telewizjera z TVN-u, czy coś wyjaśniamy, sprawdzamy i zobaczycie na vlogu, jak to wygląda. Naprawdę robi wrażenie. I szacunek za to, co się tam dzieje. Pyszny catering, jedliśmy pierogi z wójtem, potem długo siedzieliśmy z trenerem Letniowskim, rozmawialiśmy o różnych rzeczach, także no naprawdę mega sympatycznie było i tak jak nas ugościli, tak jak nas przyjęli, to tylko sobie życzyć i marzyć, żeby każdy klub tak się zachował, bo na przykład w Chojnicach nie spotkaliśmy się z nikim w sumie z klubu i sobie tam sami radziliśmy, także to takie dwa zupełnie oddzielne wyjazdy i zapraszam oczywiście do oglądania tego vloga, jak tylko się pojawi. Ostatni mecz, panowie, dzisiejszy, Zagłębie 2 Lubin wygrywa 4-2 z Hutnikiem Kraków. No tutaj dwa razy dublet, Hutnik próbował. Hutnik w sumie nieźle grał, ale ostatecznie przegrywa. No, pora taka tego meczu nietypowa, wczesne poniedziałkowe popołudnie. Ja tak spodziewałem się, że to może być jednostka treningowa dla tych piłkarzy z Ekstraklasy, którzy gdzieś mają zaległości, którzy gdzieś pograli. Mnie, ale aż tak do końca nie było. Ten skład taki w miarę rezerw Zagłębia wyważony, ale i tak to wystarczyło. Pewne zwycięstwo, chociaż tam w pierwszej połowie musiał Jasmin Buric się wykazywać 4 czy 5 interwencji. Bodajże sam Patryk Kielisz 4 celne strzały na bramkę Miedziowych oddał, no ale Buric wychodził obronną ręką i też tutaj no Hutnik widać, że ma te mankamenty, szczególnie w defensywie. Więc Rafał Adamski bardzo fajnie się pokazał, Szymon Kobusiński, który na razie jednak gra więcej w drugiej lidze i dopiero gdzieś walczy o to, aby się przebić do tej ekstraklasowej drużyny. Tutaj też dublet, 6 gol Świątka dla Hutnika, to warto odnotować, bo on wskakuje, jest samodzielnym liderem klasyfikacji strzelców, także on jak wino cały czas strzela te bramki, mimo tego, że tutaj Hutnik znów wysoko przegrywa. No nudy w meczach Hutnika nie ma, bo oni po 7 kolejkach mają bodajże 13 bramek strzelonych, 16 straconych, także... 14 mają strzelonych. 14. 14 nawet, tak, bo jeszcze ten, nie doliczyłem tego z doliczonego czasu Serafina na 2 do 4, także tak to wyglądało i Hutnik trochę wesoły w futbol, ale widać, że no
były te momenty, gdy no wiadomo, też zachwycaliśmy się tym zwycięstwem z Siarką, no ale jednak jakości tam dużymi fragmentami jednak brakuje i Zagłębie, które naprawdę już dobrze wyglądało w Puławach w tym meczu z Wisłą, tutaj potwierdziło, że tam jest sporo tej jakości. Na pierwszy plan też Bartłomiej Kutka gdzieś się wysuwa, no bo on i w ofensywie potrafi się pokazać, tutaj zagrał nieco wyżej, nie na prawej obronie tak jak zwykle grywał, tylko zaczął nieco wyżej, też asysta przy tym golu na 1-0, naprawdę bardzo taki ciekawy zawodnik. Okay, mamy. Ja mogę powiedzieć, że no, dzisiejszego meczu nie widziałem, ale odniosę się do tego, że no, Zagłębie na pewno ten początek był średni, ale teraz 12 punktów, czwarte miejsce, Kobusiński, pamiętam go z Lechii, Zielona Góra, bardzo dobry zawodnik, Adamski też bardzo duży potencjał, także myślę, że no, mając takich napastników w drugiej lidze, to na pewno jest gwarant bramek, a Hutnik czy porażki na wyjazdach, widać, że u siebie grają dużo, dużo lepiej i myślę, że za chwilę też bardziej skupią się na tych jednak grze w defensywnej i nie traceniu tych bramek, bo te punkty na pewno będą dla nich bardzo, bardzo ważne. Ten początek, można powiedzieć, taki na fantazji, a teraz już zaczynają się pierwsze problemy. Jeśli nie będą punktować, no to wiadomo, że będzie tam bardzo ciężko. Okej, odniosę się tylko do czatu. Jeszcze Grzesiek Horoszun. Czemu jesteśmy na ostatnim miejscu w tabeli? Chodzi o motor. Słuchaj, bo my tą bazę danych, już to Olek mówił wielokrotnie, pobieramy z danego miejsca. No i tak jest po prostu tutaj zapisane w takim razie tam, a nie mamy tego jak poprawić czy tam skorygować, bo Olek trzeźwieje i nie ma dostępu do komputera, więc jakby no niestety musisz nam wybaczyć. Co do twoich komentarzy, Sportowy Tarnobrzyk, odniosę się do pokoju Dominika, nie mamy z tym problemu żadnego, więc tutaj nie ma w ogóle tematu, to co poruszasz, no to okej, okay, no twoja sprawa, jakby, a resztę komentarzy przemilczę. No i co? Mamy to, mamy wszystko. Zobaczymy sobie w takim razie tabelę, jak to wygląda, jeżeli chodzi o rozkład sił. Kotwica Kołobrzeg na miejscu trzecim, pierwszym KKS Kalisz na miejscu drugim, Olimpia trzecia, czwarte Zagłębie 2, piąte Radunia, szósta Wisła Puławy. O, no właśnie, ostatni motor, Siarka, Lech 2 Poznań, Hutnik Kraków. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o tabelę. Bardzo płaska, tu się wiele może dziać jeszcze. Teraz pokazujemy 11 kolejki. Na bramce Andrzej Witan, dalej Kamil Rozmus, Adrian Laskowski, Hubert Muszyński, Nikodem Zawistowski, Jakub Szarpak, Bartosz Zynek, Nestor Gordillo, Paweł Łysiak, Rafał Adamski i Przemysław Bargiel. To jest nasz wybór, jeżeli chodzi o 11 kolejki. I teraz jeszcze Kozak, ligowy Kozak tej kolejki. Już wam pokazuję. Kozakiem kolejki wybrany Bartosz Zynek, młodzieżowiec Raduni Stężyca. Dwie bramki, bardzo dobry występ tego może nie najwyższego zawodnika na boisku, ale bardzo aktywnego i tutaj dobrze radzącego sobie z piłką właśnie wypożyczonego, tak Bartek, z Wisły Płock? Tak, wypożyczony z Wisły Płock. Co ciekawe, już tam no, masz informację, nie, o tym zawodniku też. Tak, on w zeszłym sezonie już zdołał nawet zadebiutować w Ekstraklasie. On długi czas też gdzieś się wychowywał w tym angielskim jakby systemie szkoleniowym w Queen's Park Rangers bodajże, także widać, że ma potencjał, ma taki ciąg na bramkę, bo on i w poprzednich meczach był aktywny i to może być taki czołowy młodzieżowiec, przynajmniej w tej rundzie jesiennej, no bo kto wie, jeśli tutaj naprawdę zacznie teraz jeszcze w klasyfikacji kanadyjskiej, że tak powiem, punktować w postaci bramek czy asyst, no to może już zimą być gdzieś powrót do Wisły Płocka albo ewentualnie jeszcze jakieś może wypożyczenie do pierwszej ligi, a nie do drugiej, no różnie z tym bywa, także tutaj taki pozytywny występ, zresztą no, oglądaliście go, można powiedzieć, z wysokości murawy, Michał, także naprawdę udany występ i myślę, ten tytuł Kozaka kolejki zasłużony. Tutaj widzę, ja mogę tylko dopowiedzieć tutaj, że pamiętam Bartka z meczu trzeciej ligi, bo on tak naprawdę z Anglii przyjechał do Zagłębia 2, tam strzelił bardzo dużo bramek, poszedł do Wisły Płock, aczkolwiek tam wydaje mi się, że chyba miał zerwane więzadło, dlatego to mocno go przyhamowało i teraz dopiero wraca. Ale widać ten potencjał właśnie. No myślę, że dobre miejsce też dla niego, żeby tutaj się rozwinąć, także jak najbardziej fajnie i myślę, zasłużony wybór. Tutaj widzę, że czat się ucieszył, że Rozmus w 11 kolejki, wreszcie ktoś z motoru, także chociaż przynajmniej to ostatnie miejsce wam tak... Pierwszy pozytywny sygnał taki dla motoru, widać, że może wrócą na właściwe tory. Zrekompensujemy. Ósma kolejka, panowie, typujemy. GKS Jastrzębie, Pogoń Siedlce.
No, ja na połowę. Wiadomo. Ja jedynkę będę na Jastrzębie. Ja też dam na Jastrzębie. Wisła Puławy, Garbarnia Kraków. No ta Garbarnia ostatnio trochę nie bardzo, nie? No to może no, ale Wisła też taką zadyszka, ale dam na remis, Wisła. Remis. Remis, dobra, Bartek? Mhm. Ja Wisła. Ja też Wisła, Radunia, Kotwica, Kołobrzeg. No to myślę, będzie meczycho i będzie bardzo ciekawe widowisko. Także pewnie jak będzie ciekawy, to będzie remis. Ja też remis, przychylę się. Ja daję na Radunię tutaj. Nikt nie daje na lidera, no dobrze. No każda paska ma swój kąt. No właśnie, to tak jest. No, Stamiloczny KKS, a dam dwójkę. A ja dam na Stamil. No to ja, to mi zostaje remis, także bo... Żeby ktoś trafił. Okej. Okay. Lech 2 Poznań, Olimpia Elbląg. Remis. To ja tutaj daję na Lecha jedynkę. Ja też dam na Lecha. Siarka, Zagłębie 2, Lubin, no efekt nowej Mioty, przecież to jedynka pewna. No to tak, też na Siark. Ja mówię remis. Ja żartowałem z tym. Strzecha za ciosem, jeśli faktycznie. Żartowałem z pewną jedynką, ale tak, no ten efekt mityczny efekt nowej Miotły. Śląsk 2, Wrocław, Motor, Lublin. Motor za ciosem. Remis. Też dam remis. Znicz, Górnik Polkowice. No to trener Misiura. No dobra, niech będzie. Trener Misiura. Ja też na Znicz. No to tutaj będzie wszyscy na Znicza. No i Hutnik z Polonią Warszawa. Polonia. Remis. Polonia. Okej. Okay. No to dobra. No to mamy to, panowie. Dziękujemy za dzisiejszego live'a. Zachęcamy do zostawienia subskrypcji, wsparcia nas na Patronite. Pozdrawiamy patronów, wesprzyjcie też nas na YouTube, jeżeli podoba wam się to, co robimy. Zostawcie koniecznie łapki w górę. 100 łapek w górę to jest taka super liczba. Dzisiaj obchodzimy okrągły roczek działania, także zróbcie nam tą przyjemność i tutaj przynajmniej zostawcie łapkę w górę. Ze mną dzisiaj komentowali to, co działo się w drugiej lidze. Łukasz Bereta. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bartek Cabaj. Dzięki. A my często coś tak jakoś. Ja z Bartkiem to już zawsze, a Łukasz też jak przychodzi, to zawsze jest Bartek ze mną, nie? Jakoś tak to bywa. Stały zestaw. No, także wyskoczymy z lodówki może jutro. Dzięki bardzo. Trzymajcie się. Dobrego wieczoru. Na razie.